Szanowni Boże, moi drodzy, jesteśmy przy świątyni koptyjskiej. Chcę wam powiedzieć, że biorąc, że w statystykach władz egipskich jest około 5%, czy tam 5 milionów chrześcijan, a w władze kościelnej i w ogóle ci, którzy tutaj żyją, mówią, że jest od 15 do 18 milionów chrześcijan, w tym około 700-800 tysięcy katolików. I jest tutaj 400 kapłanów i księży. Chcemy wam tutaj trochę opowiedzieć o Egipcie, w ogóle jak tu przyjechaliśmy, to zobaczyliśmy jedną rzecz. Że ci, gdy na przykład my mieszkamy w hotelach, to Egipcjanom, którzy mieszkają w Egipcie, płaci się śmieszne pieniądze, 600 zł, a ci, którzy zatrudniają ich w hotelach, płacą im, każą im płacić za mieszkania, które ich wynajmują, 500 zł za wynajem miesięcznie. I my, jako turyści, dajemy im ławkę, dajemy im napiwki do tego, żeby oni mogli się utrzymać, zostawiamy im jakieś tam symboliczne pieniądze w pokoju, jakiś tam dolar, czy trochę tam, i dajemy im te pieniądze. I oni z tego są w stanie utrzymać własne rodziny. Jak my to, jak tu przyjechamy, to widzimy, jak ci ludzie walczą o przeżycie. Walczą o to, by móc włożyć swoim dzieciom coś do ust, coś do zjedzenia. Mam też takiego kolegę, który nas zabrał na nurkowanie. Polska firma mu nie zapłaciła za nurkowanie za miesiąc czasu pieniądze, wydają mu jakieś głupie, dziwne rzeczy. I też nie będziemy mówić firmy, nazwy tej firmy, ale po prostu widać na temat tego, że biorąc, jak oni żerują, nawet Polacy, na temat rzeczy, na ludzi, którzy są po prostu dużo biedniejsi. Drugą rzeczą, która się też rzuca, to jest to, że on jest przewodnikiem wycieczek, on ma zabrane nurkowanie w miejscach, gdzie są naprawdę niebezpieczne i żeby on mógł to wykonywać, to on musi mieć siły. On, jak bierze na tą wycieczkę, to się przynajmniej naje, a tak nie jest w stanie się po prostu najeść, bo mu nie zapłacono za miesiąc, za... Wiadomo, że gdyby to było w Polsce, to każdy by z nas uciekł się do jakiegoś rzecznika, żeby go bronić. Żeby się obronić przed nieuczciwością swojego pracodawcy. A tutaj tak nie ma. Tutaj jak ktoś kogoś wykorzystuje, to on nie może się obronić. No i to jest takie jedna rzecz, też to mi się wydaje na temat, to jest jedna z takich rzeczy, które też bluźnią Panu Bogu. Jest to rzeczy, które najbardziej obrażają Bogu, to jest też jest to zatrzymanie wypłaty swoim robotnikom. Tym, których zatrudniamy, za których bierzemy odpowiedzialność. A ci ludzie są po prostu głodni. W ogóle kościół koptycki jest bardzo ładny. Za chwilę tam będziemy do środka. Nakręcimy wam materiał z tego miejsca. I jedną rzecz, jaka nam się rzuciła z moją żoną, która tutaj kręci, to jest to, że też myślę, że wynika to ten ruch terrorystyczny, czy jakiekolwiek rzeczy, które się dzieją właśnie w tych krajach muzułmańskich, to właśnie wynika po prostu bardzo mocno chyba z tej biedy ludzi. To ci ludzie, którzy są bardzo biedni, ulegają, widzą że nierówność, to, że przyjeżdżają tu Europejczycy, przyjeżdżają tu Amerykanie, przyjeżdżają tu ludzie z bogatych krajów, którzy mają dużo pieniędzy i którzy też w jakiś sposób wyzyskują. Wtedy się nie dziwię, rzecz biorąc, że ci ludzie, w ich sercach się rodzi jakaś agresja. Fakt, że my będąc w tym kulorcie żadnej agresji nie otrzymaliśmy, raczej otrzymujemy wdzięczność tych ludzi. Często ci ludzie są nawet bardzo mocno się tacy ulegli. Widać, że oni chcą, żebyśmy im też w jakiś sposób pomogli. Chcę was prosić o tego kolegę, który stanowiłem kolegę muzułmanina, o jego modlitwę za niego, mam na imię, to moja żona pamięta dobrze. Musaf. Ojej, ja też teraz nie wiem. Jak on na imię? Mustafa, nie? Mustafa. Proszę was o modlitwę za Mustafę, o to, by Pan Bóg mu błogosławił i tym wszystkim Egipcjaninom, o to, by oni mieli co włożyć do własnego garka, aby nikt ich nie wyzyskiwał, szczególnie Europejczycy czy Amerykanie, ci, którzy tutaj przyjeżdżają, ale żeby oni też mieli się po prostu tym podzielić, co mają, aby potrafili im coś od siebie dać. A propos do Egiptu, jeszcze jedną rzecz, jaką się rzuca, to jest mało hoteli egipskich, to jest większość hoteli zagranicznych, którzy po prostu na tej ziemi sobie wykupywali, uważają się za władców tej ziemi. Wiadomo, że gdy ktoś przyjeżdża na ziemię i usiłuje ją po prostu kolonizować, to każdy człowiek ma jakąś swoją godność. Ja chciałbym, żeby tym Egipcjanom była dana godność i godność zarobków szczególnie. Panie Boże, błogosław Egiptowi, błogosław wszystkim Egipcjanom, błogosław wszystkim chrześcijanom i muzułmanom, aby żyli tutaj w pokoju, aby nie było tej krzywdy. Trzymajcie się, z Bogiem.